Z tej strony Alien, witam Was na naszym Lipicanku, ponieważ dzisiaj właśnie zajmiemy się opisem rasy konia lipicieńskiego, do którego oczywiście bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, komentujcie, subskrybujcie i cóż, mam nadzieję, że będziemy się tutaj wymieniać zdaniami na temat koni lipicańskich i nie tylko. Zapraszam. Koń lipicański jest uważany za eleganckiego konia, a popularność zyskał dzięki naturalnym predyspozycjom do radzenia sobie z ekstremalnie trudnymi manewrami jeździeckimi. Jest niewątpliwie popularny w szkołach i ujeżdżalniach. Koni lipicańskich używa na przykład znana hiszpańska szkoła jeździecka w Wiedniu. Kojarzę tą szkołę i fakt faktem oni tam robią nieziemskie rzeczy, jeżeli chodzi o ujeżdżanie. Koń lipicański dostępny jest od poziomu 9 za cenę 949 starcoins. A jego statystyki to siła plus 3, posłuszeństwo 2, szybkość i wytrzymałość 0, zwinność 2. Konie lipicańskie można zakupić w Forcie Pinta oraz w stajni Nowej Grani w następujących maściach. Gniada, kara, siwa oraz siwa jabłkowita. Okej, witam Was po opisie rasy, który jest niezwykle krótkim opisem, a szkoda, bo konie lipicańskie są bardzo fajnymi konikami. Cóż, tutaj mamy prezentowaną maść gniadą, która ma taki mega ciemny pyszczek i ogólnie wygląda śmiesznie. Aktualnie dawno na tym koniku nie jeździłam, więc cóż mogę Wam na ten temat powiedzieć? No, jestem w szoku. Konik jest mega, mega umięśniony, jest zwinny i szybki. Oczywiście lipicane mają taką śnubkę mocno wypukłą, powiedziałabym. Tutaj ta bruzda czołowa nie jest tak bardzo aż zaznaczona jak w przypadku innych koni. Mają swój po prostu inny pyszczek niż inne konie. Taki inny po prostu ten pyszczek jest, taki typowo lipicanowy. Tutaj mamy akurat konika, który ma koreczki. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. No i cóż, możemy przejść do stępa. Stęp, dziarski, jakby no powiedzieć, że ten koń taki jest wysoki do przodu, że tak powiem, i do góry. Ładnie pracuje szyją, tutaj nie mamy z tego sobie tam żadnych animacji grzywy, ale tutaj zaraz będziemy widzieć to na lilce, jak tam grzywa się będzie ewentualnie poruszać. Są to jedne chyba ze starszych już teraz, można powiedzieć, koni i w sumie co mogę na ten temat powiedzieć? Są bardzo zgrabne, ale dosyć podobne do tych innych koników, które mieliśmy okazję już obserwować, czyli Anglików, Hanowerów i tak dalej. Ale muzyczka jest głośna, czekajcie, bo mi to trochę przeszkadza, powiem szczerze. Głośność muzyki, gdzie jest głośność muzyki? Tu jest głośność muzyki, to musimy sobie ją troszeczkę ściszyć. Mi tutaj przeszkadza. Przejdźmy sobie do kusa, który jest przepiękny, zwinny, równy, tak jak u Anglików czy Hanowerów. Bardzo ładnie tutaj, oczywiście wzrok skupiony. Tutaj szyjka zgięta delikatnie, wiecie, broda do klatki piersiowej. Co widać tutaj po tym, to jest ładnie wyrysowane. Po szyi, po mięśniach na szyi. Bardzo ładny, zwinny, prosty konik. Który oczywiście nie jest takim tylko zwykłym konikiem, oczywiście, zaraz do tego przejdziemy. Kus niezwykle mi się podoba, to jest jeden z licznych koni, gdzie kus mi się bardzo podoba. Aczkolwiek, tak jak mówię, moim zdaniem troszeczkę ciałkiem przypomina Angliki i Hanowery, gdzie Hanowery nie są tak bardzo wyrysowane, nie mają tak bardzo zaznaczonych mięśni, ale jednak jest troszeczkę podobny, że powiem. No wiadomo, dużo koni jest do siebie podobnych, tak? Dużo raz koni. A różnią się po prostu charakterem. Kus przecudny, przepiękny, bardzo mi się podoba. No i cóż mogę na ten temat powiedzieć? Mogę Wam powiedzieć na ten temat tylko tyle, że przejdźmy sobie jeszcze do stępa. Nasze lipicany, cóż, jak stoją, to sobie gdzieś tam kopytkiem grzebią, gdzieś tam sobie troszeczkę podskoczą, tu się rozejrzą, tam się rozejrzą, tu popatrzą, tam sobie zerkną. Nie jest to koń, który się pasie, kiedy na nim siedzimy, ale jest to koń, który ma lewadę. Lewadę, czyli umiejętność jeździecką, bardziej ujeżdżeniową, lewadę, jeżeli dobrze pamiętam, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, jeżeli nie pamiętam dobrze, to przepraszam. Lewada jest przepiękna. No i tylko lipicany ją mają, także tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę taką pozę tutaj w grze pokazywać, no to ta poza jest jak najbardziej, wiecie, no
słuszna, jeżeli pojedziemy na ujeżdżalnię, ubierzemy się w klasyczny strój i po prostu no, jest przepięknie. Można, z tego co widziałam, ludzie często robili zdjęcia przed przeszkodą po prostu, wiecie. Przed przeszkodą tutaj jakby się konik wybijał. Czy konik się pasie, kiedy na nim nie jesteśmy? Tak, pasie się, kiedy na nim nie jesteśmy. W sumie do ziemi nie dosięga, ale się pasie i to jest spoko. No i w sumie zachowuje się bardzo podobnie, jak gdy siedzimy na jego grzbiecie. Siema, koniś! Ale wiadomo, jeszcze się pasie. Wówczas jeszcze pamiętam te koniki, nawet sobie troszkę chyba podrzemienie, nie drzemie. Te koniki nie pasały się, jeżeli na nim nie siedzieliśmy, ale to się oczywiście zmieniło. No dobrze, teraz myślę, że głównie ze sprawą dzikich koni. Teraz sobie przejdziemy do. Czekajcie chwileczkę, jeszcze zrobimy coś na szybko, zobaczymy, czy tak się da. Nie da się. O, nie da się. Chciałam pokazać, nie chce mi się włączać tych opcji, jak wygląda postać na lewadzie. Czekajcie, może włączymy te opcje. Postać, jak wygląda podczas lewady. Niestety trochę się przechyla do tyłu. Moim zdaniem powinna troszeczkę bardziej przychylać się do przodu, ale ogólnie wiecie, trochę bardziej tak, no inaczej troszeczkę siedzieć. Ale ogólnie sama poza jest naprawdę godna uwagi. Konik bardzo, bardzo przyjemny. No i cóż, przejdziemy teraz sobie oczywiście na Liliankę, do oczywiście galopów, zatrzymywania i skoków. Okej, i jesteśmy już na naszym siwusku, na Liliance. Więc tutaj jeszcze raz stęp. Troszeczkę ciągniemy tego konika, jeżeli zakręcamy. Ciągniemy go za pyszczek, on tak bardzo skręcam główką. W sumie całą szyją to też nie jest takie bardzo błędne. No ale jednak mam takie wrażenie, jakbyśmy go bardzo ciągali. Jeszcze zanim przejdziemy do galopu, to wstępie jest bardzo podobnie. Ten koń bardzo skręca całym ciałkiem. Bardzo ładnie skręca tak naprawdę, tak? Okej, galopik. Galopik ładny, ładnie zadek podstawiony, w sensie kopytka ładnie postawione pod brzuszek. Bardzo ładnie pracuje nam tutaj szyjka oraz grzywka, która jest animowana. Tego wcześniej nie widziałam, przyznam się szczerze, bo nie przyglądałam się niestety temu siwuskowi na tyle. No cóż, no te konie są mega mocno umięśnione i to widać, że są zwinne, że są szybkie i że potrafią oj, swoje. Jeżeli chodzi o ten szybszy galop, to przejście jest dziwne, ale szybszy galop też bardzo ładnie się tutaj prezentuje. Bardzo ładnie nam faluje ogon. Co mi się jeszcze podoba w tych koniach, to to, że pupa jest tak ładnie zarysowana. Że nie to, że unikamy rysowania pupy, czy nie daj Boże, czego innego. Tylko ładnie jest to wyrysowane i widać, że to po prostu jest bardzo przyjemny, że tak powiem, ładny model konia. Gdzie jest dokładnie zrobiony po prostu. Oczywiście grzywka bardziej nam tutaj wszystko pracuje. Grzywka, szyjka i w ogóle. Widać naprawdę szybkość tego konia, bo te kopyta, które niosą zad i kopyta, które zagarniają przestrzeń przed klatką piersiową, to widać, że ten koń po prostu potrafi wiele. No i cóż, najszybszy z chodów, no tutaj to w ogóle się mega ten koń wyciąga. I mega widać, że po prostu potrafi, że tak powiem. Nie jest to moim zdaniem jakiś najbrzydszy koń, bo niektórym się nie podoba z racji tego, że tak bardzo właśnie mięśnie ma tak bardzo wyrysowane. Nie jest to najbrzydszy koń moim zdaniem, jest bardzo ładnym koniem. Może jednak trochę, wiecie, za mocno te kopytka do góry, do przodu wyrzuca, ale to nie jest jakiś wielki problem. No i tutaj, tu wygląda jakby ta noga była jakaś taka przywieszona na pinestę tutaj, o. Ale ogólnie naprawdę nie jest źle, jest bardzo ładnym koniem, ładnie wyrysowanym. Prześliczny pyszczek, śliczne oczka, no i ogon, który pięknie wypracuje. I tak jak powiedziałam, pupa, która jest po prostu pupą, a nie wyrysowanym czymś zaklejonym. A w ogóle ma podkowy? Swoją drogą ma podkowy. Ej, pokoń, poczekaj, podkowy pokaż. Podkowy pokaż. Ma podkowy. Super, że ten koniec zakleja podkowy. No i cóż, mogę powiedzieć. Teraz skoki. O, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Opsa. No bardzo ładny skok. Bardzo ładnie podciąga kopytka tylne do góry, pod brzuszek. Super. Idziemy sobie do dalszego tego. No to już się bardziej wyciąga, wiadomo. Wiadomo, że bardziej się wyciąga. Super to wygląda. Opsa. No i w najszybszym.
Najszybszym już gdzieś musimy tu się ten. No ładnie lata. Ładnie lata i patrzy się na przeszkodę. Wprost na przeszkodę. No i ma grzywkę śmieszną. No świetna jest ta grzywka. To akurat jest fajne, powiem szczerze. To akurat jest fajne, że ta grzywka jest taka, tylko dlaczego ten pyszczek jest taki przechylony, powiem szczerze, że nie wiem. Tak wygląda jakby było... No nie, no nie wygląda po prostu. Jest, może ja zakręciłam wtedy, nie wiem. Już sama. No grzywka śmiesznie wygląda, tak naprawdę. ale bardzo, bardzo ładny jest ten konik. Czy ja to uchwyciłam? Tak, uchwyciłam to. O właśnie. Mega, mega mocno tutaj... te kopytka są wyrzucone do przodu, ale nie wygląda to bardzo źle. Tutaj to cieniewa nie jest dosyć takie kiepskie, bo to faktycznie trochę wygląda jak taka... Kojarzy mi się to albo z kościotrupkiem, tak? Konikiem, który jest kościotrupkiem, gdzieś tam mamy takiego startowca, tak? Malowanie. Albo po prostu jakimś takim konikiem, który jest gdzieś tam posklejany mocno. Tutaj to cieniewanie nie bardzo mi się podoba i nie powinno go właściwie być. No i trochę też tutaj szyja jeszcze jest tak oddzielona, ale to jest normalne w niektórych maściach, więc wiadomo. Ogólnie koń bardzo przyjemnie wygląda, bardzo przyjemnie się nim jeździ. Cóż mogę powiedzieć? No śliczny jest, śliczny jest. Fajnie tutaj podwija właśnie kopytka przednie i tylne potem, żeby się ładnie wyciągnął. Bardzo ładnie to wygląda. Ładnie mu na wlocie. Oj, dobra. Zatrzymywanie. Zobaczmy sobie zatrzymywanie. Myślę, że z takiego poziomu biegu. No, tutaj trawka się tam posypała, to fajnie. Ogólnie, no, zatrzymuję, o Jezu, zamknąłem oczy, nie widzę przeszkody, bum. Będę nieźle, aczkolwiek te tylne kopytka są takie mocno obciążone przez zadek. Tak, przez hamulec, że tak powiem. No fajnie to wygląda, z drugiej strony jest tak strasznie przegięty, wygięty i w ogóle, że masakra. Hamuję, nie widzę. No, te konie tak w sumie mają, tak? Niestety. No inaczej koniem się nie zahamuje, więc tak to właśnie wygląda. Nawet jeżeli będziemy tak powoli sobie hamować, też będziemy... Aha, tutaj już mamy dębowania, okej. Okay. A propos dębowania... Nie X-em, nie tak. Nie tak, Lilianko, nie tak. A propos dębowania, oj, coś spadło sąsiadce na górze. Dębowanie bardzo ładne, znowu widzicie, jak on się ładnie wyciąga ten konik. Znowuż tam na lewą stronę łebkiem tutaj się skręcił. Tak jak przy hamowaniu, ale to nic. No, ogon oczywiście przechodzi przez nogę, to standardowo, jest ładnie wyciągniony brzuszek. Tutaj fajnie, że pyszczek jest otworzony, to jest w ogóle super, że ten pyszczek jest otworzony. No, widać zęby, widać nosek, widać wszystko. Nosek jest fajnie też ten wycieniowany, nosek jest słodki. Słodki nohal. I te oczy do góry. Także tak wygląda dębowanie, miękkie lądowanie na przednich kopytkach, tylne. Ej, miałaś dębować, halo koni. No, tylne kopytka też nie jakoś bardzo teraz obciążone przy tym dębowaniu. No, ogólnie konie bardzo podobne są do siebie, tak nie oszukujmy się, te animacje są mocno podobne. Także cóż, jeżeli miałabym oceniać te konie, uważam, że są godne polecenia. Z racji tego, że przede wszystkim mają swoją animację i z racji tego, że są ładne. Może troszeczkę tutaj nie wyszło im cieniowanie, bo wygląda to faktycznie źle i wcześniej to nie zwróciłem uwagi, ale to wygląda źle, powiem szczerze, że to wygląda źle. Ale ogólnie wycieniowane są bardzo ładnie wycieniowane pupcia, ładnie wycieniowany pyszczek, ładnie zrobione tutaj jest brzuszek pod spodem, tutaj też jest bardzo ładnie wycieniowany, mocno umięśniony, ale przyjemny ten konik, jest bardzo, bardzo przyjemny, sporo się na nim jeździłam, nie powiem, że nie. Mamy skoma, ale się fajnie wyciąga, wygina. I też, widzicie, poczekajcie. On sam z siebie tym łebkiem zgina, to teraz ja nie skręcałam. No, to tak trochę dziwnie, ale to nic. O, na lewo, na prawo. Dobra. To cóż, kończymy opowieść o lipicanach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Powiedzcie mi, ile Wy macie koni lipicańskich, czy macie? No są tylko 14, więc jestem ciekawa, ile Wy macie koni lipicańskich.
jak to u Was wygląda. No i cóż, i mam nadzieję, że będziemy właśnie dyskutować w komentarzach na temat ras koni, nie tylko lipicańskiej, ale również innych. Ja się z Wami żegnam, mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, łapę się w górę i do zobaczenia na końskim szlaku Start Table. Pa, pa!